Hej, z tej strony Jacek, a to ósme podsumowanie tygodnia na wideotesty.pl. Jeżeli nie miałeś czasu przez ostatni tydzień zajrzeć do naszych materiałów, nic straconego. Tutaj nadrobisz wszystkie zaległości. Zaczynamy od zasilacza XFX XTR 650W. Jeżeli szukacie czegoś mocarnego i w pełni modularnego do waszego gamingowego peceta, sprawdźcie recenzję Dawida. Osiągnięcia 20% jego mocy mamy wentylator niesłyszalny, bo się po prostu nie obraca. Jeżeli oczywiście funkcja Hybrid Fan Mode jest aktywna. Natomiast jeżeli tą granicę przekroczymy i obojętnie czy to będzie 20% obciążenia, czy temperatura 25 stopni, zasilacz przełącza się już na tryb aktywny, ale na quiet mode. Jeżeli gamingowe słuchawki to dla Was najważniejszy element akcesoriów, to SteelSeries Siberia Elite Prism powinny spełnić Wasze oczekiwania. Jest to najbardziej zaawansowany i luksusowy model słuchawek tego producenta. Oglądnijcie recenzję Marcina, aby zapoznać się z naszymi wrażeniami z użytkowania tego sprzętu. Jakość dźwięku również jest wręcz powalająca. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia w tych słuchawkach, jest to od 16 Hz do 28 kHz. Mamy tutaj naprawdę duże i świetnie grające 50 mm przetworniki. MyPhone Hammer Iron to odpowiednik testowanego przez nas Hammera, niezniszczalnego klawiszowca. Czy testowana wersja telefonu z dotykowym wyświetlaczem i systemem Android jest równie wytrzymała? Testu, jak mniej więcej sprawował się taki telefon, a tutaj mamy następcę właśnie Hammera, Hammera Iron, czyli to już jest smartfon, telefon z ekranem dotykowym, inteligentny telefon, ale przede wszystkim odporny na wszelkiej maści zarysowania, kurz, wodę, oczywiście na pewno go przetestuję, ale zanim go przetestuję, jeżeli chodzi o odporność, zobaczymy co tutaj mamy w systemie. Po testach i recenzjach sprzętu przechodzimy do wyjątkowo rozbudowanej w tym tygodniu części gamingowej. Jeżeli lubicie nieskrępowaną, fabularnie epicką i wręcz absurdalną rozwałkę, to zapewnie zadowoli Was gameplay Saints Row Get Out of Hell. Bardzo długo się rozkręca, po czym szybko się kończy. Zadaniem gracza jest uratować prezydenta, który to został wciągnięty do piekła. Szatan zamierza go zeswatać ze swoją córką Jezebel. Oczywiście nie możemy pozwolić na taki obieg sprawy. Z takiego specyficznego humoru słynie seria Saints Row, która stara się wyśmiewać klimaty typowo gangsterskie. Parę dni temu swoją premierę miał Dying Light, połączenie zombifikacji rodem z Dead Island z parkurem a la Mirror's Edge. Czy akrobatyczny survival jest równie miodny co na zapowiedziach? Zobaczcie dwie części gameplayu i zadecydujcie sami. Gra w skrócie polega na przetrwaniu w świecie opanowanym przez zombie, które powstały w wyniku działania tajemniczego wirusa. Nie będę Wam zdradzał zawiłości fabuły, bo jak kogoś to interesuje, lepiej jak sam zgłębi tajemnicę gry. Po grach czas na następną część poradnika Gimpa. Tym razem poznacie sprytne sposoby na zamaskowanie ludzkich niedoskonałości twarzy. Zapraszam. Na początku oczywiście standardowo musimy zaplodować sobie jakieś zdjęcie, które chcemy obrabiać do Gimpa. Następnie z przybornika wybieramy sobie narzędzie łatka, takie dwa skrzyżowane plastry. Usuwa po prostu nieregularności obrazu. Możemy również włączyć to narzędzie naciskając na naszej klawiaturze klawisz H. No i klasycznie czas na najciekawsze artykuły i newsy. Z newsów w tym tygodniu mamy odtwarzacz kaset magnetofonowych i płyt winylowych od Manty, czyli niedrogi sprzęt dla fanów starych nośników dźwiękowych. Sztuczna skóra od Google, czyli jak technikom wyleczyć nawet najgorsze choroby. Zabawka jojo połączona z słuchawkami, oldschoolowy sprzęt od Maxella. Natomiast wśród ciekawych artykułów znalazłem fotoporadnik wymiany procesora w laptopie. Jeżeli potrzebujesz większej wydajności w swoim mobilnym sprzęcie, to jest to tekst dla Ciebie. Wydajny zestaw komputerowy AMD za 3000 zł. Nie trać pieniędzy na niepewne zestawy, zamiast tego złóż go razem z nami. 6 sposobów na to, aby mieć dziecko zawsze na oku. Ciekawe sposoby, które nie pozwolą Twojemu dziecku się zgubić. I to już wszystko w ósmym podsumowaniu tygodnia. Klasycznie zachęcam do subskrybowania naszego kanału YouTube, odwiedzania naszej strony i zapoznawania się z całą gamą naszych materiałów. Trzymajcie się i do następnego tygodnia. Do zobaczenia!